Jeszcze tak na początku odcinku zapraszam Cię na naszą grupę facebookową, na której pojawiają się różne materiały. Możesz tam wrzucić także swój motocykl, pochwalić się co masz, a także zobaczyć jakieś fajne rzeczy z backstage'u, które dzieją się u nas w garażu. Zapraszam na seans. No siemanko kochani, już dawno się dosyć nie widzieliśmy, tym bardziej z WS-ką. Ostatni odcinek był gdzieś tydzień temu, ale WS-ka to już kurczę nie pamiętam kiedy była ostatni raz. Chyba w lato nią jeździłem. Także czas zrobić przepał tego wariata. Zobaczcie, już śnieg leży, zimno jak cholera jest. Ja kominiarki co prawda nie mam, ale mam nadzieję, że obejdzie się bez tego. Nos pewnie czerwony mam jak cholera. No ale co, przejechać się trzeba. Zobaczymy jak to jeździ. Ogólnie z WS-ką to trzeba będzie za jakiś czas trochę pokombinować, bo ona nie jest skończona tak w 100%. Szczerze mówiąc, jest tutaj parę rzeczy do poprawki. Tylne koło trzeba troszeczkę naprostować, bo nie jest tak proste jak być powinno. Z przodem jest ok, ale tył jest taki średniawy. Prawda jest taka, że motocykl został naprawiony, ale zaczęły wychodzić jakieś tam małe kwiatki, także trzeba będzie to wszystko poprawiać, co zostało niedociągnięte do końca. Dzisiejsze plany na odcinek jakie? Dzisiaj jedziemy sobie na tor do Mikołaja. Mikołaj będzie coś tam kombinował. Za jakiś czas będzie odcinek z toru, będziemy robić tor. Będzie całkowicie przebudowany, będzie zrobiony. Tor będzie wyglądał jak ten na Super Enduro w Krakowie. No i dzisiaj Wam także powiem o małym planie i Wy mi musicie też powiedzieć, co o nim myślicie, bo sam jestem ciekaw. W sumie opcja super. I naprawdę jaram się tym maksymalnie, ale muszę posłuchać Waszej opinii na ten temat. No to co, wsiadamy na wariata i lecimy. Jeszcze trzeba... jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Trzeba zrobić zdjęcie do miniaturki, kurczę. Bez dobrej miniaturki to nie film, kurczaczki. Dobra, zdjęcie do miniaturki zrobione. Chowamy sprzęcior i lecimy na tor. Zaraz Wam będę opowiadał, jakie mam plany. Myślę, że paru osobom się to na pewno spodoba, tym bardziej, że to jest związane z PRL-em. Rękawiczki. Właśnie, część osób pewnie widziała, jak młody te rękawiczki dostawał pod choinkę ode mnie i od mojej dziewczyny. Zrobiliśmy mu fajny prezent. No i przy okazji fajnie to zapakowaliśmy, także zaraz Wam pokażę krótki filmik z tego, jak młody to odpakowywał. Bekę mieliśmy z tego niemiłosierną. Jezus Maria, na spokojnie, na Boże! Na odwrót, na odwrót! Chcesz, żebym przytył? Nie, może będzie potrzebny, ja zostawiłam, nie? Uuuu! Oj, biedny Mikuś, taki pokrzywdzony. Dobra, wiem. No, wiem. Ale przez chwilę wątpiłeś, nie? Kominiarka? Rękawica. Wow! I ty masz rękawice. 100%. Zimowe. Rękawice? No, motor? Dziękuję bardzo. Zresztą może przestać nagrywać. Dziękuję bardzo, podaj. Dobra, ciekawe czy wariatkę odpali? Powinna odpalić, bez problemu. Jest gituwa. Dobra, teraz sobie troszeczkę powoli pojadę i wyjaśnię Wam, o co mi chodzi, co ja takiego wymyśliłem. W sumie opcja jest bardzo fajna, przynajmniej według mnie fajna. A mianowicie chodzi o Złombol. Jeżeli kojarzycie Złombol, to jest taki rajd charytatywny i na tym rajdzie jedzie się około 2000-3000 km w jedną stronę, a następnie się wraca. Z tego co pamiętam, jakoś teraz w styczniu będzie ogłoszone, gdzie odbędzie się Złombol. To znaczy, dokąd będzie Złombol. Źle to sformułowałem. Bo przykładowo celami Złombolu są takie
takie kraje jak Grecja, do Rosji chyba był wyjazd, do Anglii z tego co pamiętam, także miejsc, do których oni ten rajd organizują, jest dosyć dużo. I w sumie mi się to podoba, bo chciałbym pojechać sobie jakimś sztruclem w taką długą podróż i to jest naprawdę super przygoda i mega mi się to podoba. No ale co, chętnie wybrałbym się w taką podróż, no ale wiecie o co chodzi. Samemu to tak trochę nudno. No i WS-ką nie wiem, czy by mi się chciało jechać te 5000 km, bo to jest jednak dużo. A toczyć się WS-ką to mi się tak za bardzo nie uśmiecha. Ja jestem bardzo wygodnym człowiekiem, jeżeli chodzi o podróżowanie. No i wpadł mi do głowy pomysł, żeby nie jechać motocyklem, ale żeby jechać autem. Jeżeli bym jechał autem, no to może by się udało na przykład zabrać jakiegoś znajomego. Oczywiście zabrałbym moją dziewczynę, zabrałbym mojego brata, także to by było dosyć ciekawe. I ten wyjazd byłby według mnie naprawdę spoko, bo zrobiłbym wam serię iluś tam vlogów na przykład z całego tego wyjazdu. Co do samego auta, zastanawiałem się nad tymi wszystkimi autkami z PRL-u. Jeszcze nie sprecyzowałem jednej opcji. W Złombolu mogą startować tylko samochody bądź motocykle konstrukcji PRL-owskiej, więc żadne Mercedesy, żadne BMW tam się nie kwalifikują. Ja osobiście myślałem nad tym, żeby pojechać sobie przykładowo jakimś Polonezem albo jakimś maluchem, no bo to są tak naprawdę tanie i w miarę dobre opcje do podróżowania. Szczerze mówiąc, maluch nie za bardzo mi się uśmiecha. Bardziej bym wolał Poloneza. Dorwać jakiegoś takiego w fajnym stanie dosyć. Zrobić go trochę na filmikach. Mega mi się ta opcja podoba i szczerze mówiąc, bardzo bym chciał wystartować. Mam ogólnie nadzieję, że ta impreza nie koliduje z Megawattem, no bo by było słabo, musiałbym wybierać między dwoma superanckimi imprezami. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić. Dobra, trzeba trochę przyspieszyć wieśką, bo zamula się. Powiem wam szczerze, że jak WS-ką dawno nie jeździłem, to ona się dosyć fajnie odpycha. Zobaczcie sobie sami. Młody jakie skoki porobił, co? Patrzcie. Pierwszy. Drugi. No i z tego wyskakuje do tego. I tam macie trzeci. Ty, Seba, o kurde, bo się spierdzielę. Sebastian, nie prowokuj. Ale trochę kamyczków masz, co? Jak to ciężko będzie ułożyć? Czemu? A czemu? Normalnie, chłopie, bierzesz w łapy, podnosisz i... No, weź ty taki kamyczek, dwie tony, powodzenia. A co, ty chcesz się rozbijać? Nie, no to kiedyś chciałem. A wpierdzielić mi chciałeś, tak? Patrzcie, jak młody turasem wywija. On te małe kamienie musi tutaj w te dziury powrzucać, żeby to nie było aż takie strasznie trudne. Nawet na Krakowie te dziury takie większe są pozapychane zazwyczaj, bo to nie musi być jakoś tak hardkorowo trudne.
Tor ma być wymagający, ale to nie może być jakiś straszny hardcore, bo ludzie po prostu się będą zawieszać. A to nie o to chodzi. Się kawałeczek ułamał. To czy on go nie podniesie? To co on tutaj próbuje? A tego jo! Tutaj go wrzuć! No! Gitara! Gospodarstwo bez tura to nie gospodarstwo, kurde! W gospodarstwie musi być tur, bez tego to się nic nie zrobi. A prosić każdego dookoła o pomoc to też tak bez sensu. Trzeba mieć swojego sprzętu dużo. Niestety, tak to wygląda teraz. Do góry, nice. I tu go wal. Tak, tak! Dobra. Do przodu. Kipruj! No i tutaj się pizgnie tamtego. W dół, w dół. Wituwa, góra. Dobrze by było te widły spiąć jakoś tak do kupy, bo one się rozjeżdżają, widzę. Dobra, jeszcze chwilę tutaj ponadzorujemy pracę i palimy gumę na Javirę, bo to nie ma co tutaj siedzieć. On to cwaniak cieplutko ma w traktorku. No i gituwa. Ktoś jeszcze piaskiem tam do środka pozasypuje, to fajnie będzie utwardzone. Jadziemy się jeszcze troszeczkę przejechać i jeszcze coś tam pogadamy. Ogólnie to kiedyś fajnie by było tutaj jakichś youtuberów pozapraszać. Tych, którzy jeżdżą w enduro czy tam w motocrossie na ten tor. Fajna opcja by była, fajne filmy by z tego wyszły, naprawdę. Pamiętam, że ktoś chciał kiedyś przyjechać tutaj na ten tor i z nami pojeździć. Nie pamiętam, czy to był Cienki, czy to był Black Opso. Ktoś z nich. Ale trzeba będzie coś takiego zorganizować. Fajnie jakby parę osób przyjechało. Naprawdę super opcja by była. By się pojeździło. Tam będziemy mieć miejsce na grilla i na ten i na auta, także spoko będzie. Ogólnie to spójrzcie, tutaj było full tych moich zakrętów. Ja to robiłem sobie. Ale wszystko jest teraz przejechane agregatem i jest zrównane. No jeszcze zostały takie zarysy. Ale jak się po tym pojeździ troszeczkę jakimś tam agregatem, jeszcze może w drugą stronę, to się wszystko ładnie wyrówna. Jednak WSK to jest zajebisty sprzęt, kocham po prostu ten motocykl. Dobra, lecimy jeszcze w jedno miejsce i walimy na Javirę, bo to kurde, zimnica się jak cholera. Teraz sobie skoczymy tutaj na to pole. Ja na tym polu ogólnie robiłem usługę i pogłębiałem rowy melioracyjne. Chcę zobaczyć, czy ta woda schodzi, bo wszystkie te meliorację, które tutaj są wokół naszych miejscowości, są strasznie zaniedbane i woda stoi na polach dosyć mocno. I trzeba te rowy pogłębiać i po prostu prowadzić tutaj jakąś gospodarkę wodną. I ta woda będzie zaczynała sobie schodzić, będzie można je bez problemu uprawiać. No tutaj to jest wszystko. Tutaj cały ten rów to ja kopałem. Woda idzie, nie ma co gadać. Potem tą całą ziemię się rozsypie i będzie gitara. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak strumeczek zapierdziela. Na wiosnę to tutaj powódź jest na tych łąkach, nie idzie przejechać nawet tą drogą, bo jest tutaj wszystko przykryte wodą. Tam ziemię się potem bierze i cyk, się rozpycha. Dobrze wygląda. No i jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy ja was się kurczę nie spytałem. Gadajcie i chwalcie się, co tam pod choinkę dostaliście. Bo szczerze mówiąc, to jestem dosyć ciekawy. Ja dostałem rózgę jak co roku, bo ja niegrzeczny jestem bardzo, więc rózga to jest standard. Ale wy standardowo jesteście grzeczni, więc chwalcie się, co tam fajnego podostawaliście. Może jakieś graty do motocykli, może ktoś motocykl dostał. Może dostaliście nowego kompa albo nowy telefon, także gadajcie, co tam fajnego wam wpadło. Ogólnie w WST kocham to, że zalewam parę litrów i ja mogę jeździć i jeździć i jeździć. I tej wachy cały czas jest full.
Tutaj możecie sobie zobaczyć po tej rzece, jaki wysoki poziom wody jest, a co dopiero tam się dzieje. Na polu to jest masakra już w ogóle. Dzisiaj jeszcze do garażu może sobie pójdę i coś przy tej WFM-ce już pokombinuję, bo szczerze mówiąc trzeba by było zacząć ten remont i całe to wielkie grzebanie przy tym motocyklu. Ogólnie jeżeli macie jakieś części do WFM-ki, to śmiało piszcie mi tutaj w komentarzach. Na pewno potrzebuję przedniego zawieszenia, to jest moje must have, bo nie mam go. Tak samo jak przedniego błotnika. Co do kierownicy, wydechu, kolanka to i takich chromowanych rzeczy, to ja sobie to kupię prosto ze sklepu, bo bez sensu jest kupować jakiś szrot, załóżmy, i go potem reanimować, skoro wszystko tak naprawdę można dostać. No chyba że ktoś by się chciał bawić jakiś tam pełny oryginał, ale nie wiem, czy to jest sens. Także jeżeli macie jakieś części do WFM, no to śmiało możecie pisać. Ja coś bardzo chętnie przygarnę, jak coś tam macie. Bo trochę tych pierdół, mówiąc szczerze, mi brakuje. Ale w odcinku z WFM-ką, który będę nagrywał może dzisiaj albo jutro, zrobię całą listę i powiem wam mniej więcej, czego tam mi brakuje z tych wszystkich części. Ogólnie do WFM-ki kupiłem już sobie cały taki katalog, w którym są wszystkie części i tak dalej, także będę tam musiał na pewno zajrzeć i z tym katalogiem zrobić po prostu tą listę całą. No i trzeba będzie przy okazji zadecydować, co zrobić z tymi wżerami w ramie, ale szczerze mówiąc ja bym ją najpierw zawiózł na piaskowanie, zobaczył jak te wżery są duże i jak coś, albo bym zobaczył opcję cynowania, albo pomalowałbym tą ramę proszkowo, bo wiem, że są takie szpachlówki specjalne, które są odporne na temperaturę, także może udałoby się w ten sposób. Cynowania tak za bardzo nie ogarniam i trudno by mi się raczej było z tym wszystkim ogarnąć tam. To nie jest też takie chyba proste, jak się może wydawać. Ale zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Dajcie mi znać jeszcze, co myślicie o tym złombolu całym. Szczerze mówiąc, ja jestem mega zaintrygowany tym i chciałbym tam pojechać, bo to jest naprawdę dobra opcja. I myślę, że parę filmów fajnych by z tego powstało. No i na pewno fajna przygoda. Może kogoś bym tym zainspirował i też by pojechał na taki rajd. Także spoko. Po nowym roku będę wszystko gdzieś tam wplatał w filmy i wam mówił, gdzie będzie ten wyjazd. Ja się będę jeszcze musiał zaznajomić z paroma rzeczami dotyczącymi tego wyjazdu, nie? Dojechałem Wiesławą do domu. Okazało się, że nasze kolanko okazało się strasznym chińskim gówniem i po 1000 km odmówiło już posłuszeństwa. Pewnie słyszeliście to na końcu filmu. Kolanko całe się wypaliło. Końcówka tłumika jest spoko, ale kolanko jest do dupy i trzeba będzie kolanko zamówić od jakiegoś Hartmana albo od kogoś takiego i na pewno będzie lepszej jakości niż to chińskie. Oczywiście nie wszystkie te chińskie rzeczy, te wszystkie części nie są takie złe. To jest taka troszeczkę rosyjska ruletka i raz się trafia na dosyć spoko jakościowe rzeczy, a raz się trafia na cholerny szajs. No to co, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trochę kamera mi gdzieś tam spierdzieliła do góry, ale myślę, że było w miarę spoko. Będę musiał popracować nad ustawieniem tego GoPro, bo cały czas mam z nim problemy w tym nowym kasku i nie wychodzi to tak, jakbym chciał. Dajcie znać w komentarzach jeszcze, co myślicie o tym naszym złombolu. No i widzimy się w następnym odcinku. Siema! 12 in the morning, pop shells, fallin' living in, baby gon' smell blood trail, every minute rogue wave, and you niggas no fair, when I hit him, every time I see a big, I'm...